Wszystkim z tej strony Atakama, na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable. Dzisiaj jest 30 marca i kolejna środa, więc kolejna aktualizacja. Ze strony wyczytałam, że jest tam jakieś zadanie związane z podziałem rodziny, że ojciec odszedł, coś, że mamy tutaj podejść do niej i wszystkiego się dowiemy. No to co? To najpierw zobaczymy, co ona nam tutaj opowie, Frida. Zatrzymaj się, proszę. Czy pomożesz znaleźć mi moją przyjaciółkę Izabel? Była w drodze do wioski księżycowego sierpia. Sierpia. Co ja mam z tym sierpiem? Sierpiem. Sierpia, żeby odebrać Jorviko Krot. I powinna być tutaj już wczoraj. Szukałam jej wszędzie jak szalona, ale nie mogę jej nigdzie znaleźć. Poza tym ten teren jest tak rozległy, że nie da się jej... Nie daję już rady sama. Proszę, czy pomożesz mi znaleźć przyjaciółkę? Tak miło z twojej strony, dziękuję ci bardzo. Naprawdę potrzebuję teraz pomocy. Skoro most do starej grani jest złamany, musimy zacząć nasze poszukiwania przez lustrzane bagna, aby dostać się następnie do księżycowego sierpia. Jeżeli rozejrzysz się wokół lustrzanych bagien, ja będę szukać dalej w nowej grani. Poszukaj Izabel na lustrzanych bagnach niedaleko nowej grani. Będzie zaznaczone? No dobra. To lecę. Szukać. Tędy? No, tą główną drogą musimy jechać. Ja sobie trochę oddalę mapę, żeby widzieć. A, no i jakbyście w tle coś słyszeli, to... Godziak w drugim pokoju gra w Black Opsa. Nie przywita się teraz. Krzykniesz? Siema! No i jest tutaj też obok mnie moja siostra. Przywitasz się? Cześć. Nie będzie cię... O, nie. Chyba będzie szybciej nawet. Nie wiem, czy cię było słychać. Chyba jestem blisko. Jej! Powiem wam, że według mnie ta epona naprawdę im się udała z tym klimatem i tak dalej. Na drodze gdzieś, czy... Czy gdzie ona będzie? Ojej, ile tu ludzi! Jej karoca się... Okej! Co ty tutaj robisz? O, dobra. Pomocy! I punkty. Pomóż mi! Zabierz ze mnie wózek, tak bardzo boli. Odepchnij wóz. Dobra, a mogę z koniem? Z koniem byłoby łatwiej. No nie mogę, bo dziewczynki tutaj stoją. A, mogłam! Oj, dobra, koniu. Zejdę sobie. I tak nie mogę. No co jest? Few moments later. Hej, o! Zabierz wózek teraz! Dawaj! Dawaj, Lorraine! Ej, jaka fajna animacja w ogóle! No, wow! To było spoko. Co, żyjesz? Ała, moje całe ciało boli. To za szczęście, że mnie znalazłaś. Nie mam pojęcia, jak długo bym tak jeszcze wytrzymała. Dzięki za pomoc. Lux. Auć, ała. Ech, naprawdę uratowałaś moje życie. Jak mogę ci podziękować? Pozwól, że najpierw się przedstawię. Mam na imię Izabel i mieszkam w Nowej Grani. Jak się tu dostałam? Gdzie jest Atlas? Mój biedny koń. I gdzie są moje wszystkie Jorviko z wozu? Dobrze to przeczytałam? Poczekaj chwilę. Pamięć zaczyna wracać. Jechaliśmy z wioski księżycowego sierpa, gdzie sprzedawałam ubranie własnej produkcji. Kiedy tam jesteśmy, zazwyczaj zatrzymuję się, żeby kupić jedzenie i rzeczy, których nie można dostać w nowej grani. Tym razem kupiłam masę Jorvikrot,
których praktycznie nie możesz nigdzie znaleźć. Kupiłam wszystkie, które mieli i wyruszyliśmy do domu przez lustrzane bagna. Ta mgła jest tutaj tak gęsta, że nic nie widziałam, kiedy nagle przede mną pojawiła się jakaś kobieta. Atlas się przestraszył, złamał wóz, powodując jednocześnie, że wyleciałam z siodła i całkowicie zaplątałam się w mój sweter. Wóz przewrócił się na mnie, a ja zobaczyłam tę kobietę uciekającą ze wszystkimi Jorvi Krot. A w ogóle co to jest? Lekarstwo jakieś czy co? Auć, moje plecy tak bolą. Zakładam, że mogę później naprawić wóz, bo teraz jedyne, o czym marzę, to powrót do domu. Ale jak się tam dostanę bez Atlasa? Podwieziesz mnie do domu? Jesteś taka miła, mieszkam w jednym z domków w Nowej Grani. Dawaj. Okej. Chyba nie dopasowałam konia trochę. Pokaż, gdzie siedzisz. No okej. Czekaj, czekaj, czekaj. Tędy dojadę. Chyba tędy. Ona w powietrzu, ja cię. No dobra. Niech będzie. Ale nie, no bo ja tędy... No właśnie, ja tędy nie dojadę. Aj. Dobra, wiecie co, to ja przytnę i zaraz znowu będę, jak już tam się znajdzie. Okej, dojeżdżamy już powoli tutaj. Tego mi... Nie mogę, jak ona wygląda. No, ale to nie miałam jej tu przyprowadzić. Nie. W jednym z domków. Aha, czyli gdzieś tutaj. O, w drzewo, bo się tak muli tutaj. Gdzie ona? Tu dużo ludzi. Jezu, ile tutaj jest ludzi. Oks, jaki masz domek? No, ładny. Dziękuję za pomoc. Tak miło jest być ponownie w domu. I co dalej? Zagubiony koń Izabel. Zastanawiam się, co się stało z Atlasem. Mój kochany koń uciekł, kiedy ta kobieta go przestraszyła. Pojawiła się absolutnie znikąd. Atlasa tak łatwo wystraszyć, kiedy dzieje się coś gwałtownego. Powinnam zacząć go szukać, ale nie mogę, ponieważ jestem tak bardzo obolała. Czy mogłabyś pomóc mi w szukaniu Atlasa? Jesteś taka wspaniałomyślna. Dziękuję ci. Mam nadzieję, że go znajdziesz. To oczko w mojej głowie. Możliwe, że uciekł do swojej stajni, która znajduje się za Nową Granią. Może zapytasz Natalii, czy widziała Atlasa? Okej, to trochę daleko. No ale dobra, pojedźmy. Właśnie konia wessał. Wessała ulica. Ładny jest ten brązowy, ten kasztanowy Andalus, podoba mi się on. Ej, po co ja jadę naokoło? Aha, ona jest tam, okej. Ej, ona ma ten komplet, co ja bym chciała sobie odblokować. A w dud, a mi się nie chce wbijać reputacji. Jezu, on jest taki ładny. Przepiękny. Hej, Lorraine. Tak, widziałam Atlasa. I punkty. Byłam na rynku Nowej Grani, żeby kupić coś na śniadanie, kiedy nagle pojawił się Atlas. Biegł jak błyskawica. Próbowałam za nim pojechać i złapać go, ale był za szybki. Wyglądał na całkowicie przestraszonego. Pojechał w stronę mostu do Starej Kalenicy. Jeśli pojedziesz w tamtą stronę, być może go znajdziesz. Okej, to widziałaś go, ale nie postanowiłaś powiedzieć o tym jego właścicielce. W sumie okej. Dobra, widzicie, bo to jest jeżdżenie i jeżdżenie. Jak tam będę, to wtedy się znowu zobaczymy. Dobra, jesteśmy tutaj blisko, gdzie niby powinien być. Coś tu jest? Kim jesteś? Nie widzę go! Hej!
Hej, Loraj, nie mam teraz czasu, jestem zajęty. Co? Masz coś wspólnego z tym idiotycznym koniem? Ten maniak jechał w stronę mostu, jakby totalnie postradał zmysły i oczywiście próbowałem go powstrzymać. Nie mogłem złapać z nim żadnego kontaktu. Wziął ogromny rozpęd, żeby przeskoczyć most, ale nie udało mu się doskoczyć do końca i rozbił się na deskach. Jedyną rzeczą, która powstrzymała go od upadku w dół przepaści, było jego siodło i głowa, które utknęły w moście. Potrzebowałem czterech silnych chłopów, aby wyciągnęli go z więzienia. Okej, musiałam zrobić małe cięcie, ale już jestem. Przez tego przeklętego konia jestem kilka dni spóźniony z robotą. Słucham? Poważnie mam ci oddać konia bez jakichkolwiek wyjaśnień? Nie mam mowy, słyszałem, co powiedziałaś i oczywiście rozumiem, że koń należy do kogoś innego, ale jeżeli chce go odzyskać, musi zapłacić za szkodę, które jej pupil spowodował. Dopóki nie zapłaci, dopóty nie będę trzymał konia. Zastanawiasz się, czy jest coś, co mogłabyś zrobić, żeby odzyskać konia? Może. Muszę się nad tym chwilę zastanowić, a ty w międzyczasie możesz podać mi moje narzędzia. Potrzebuję ich, żeby naprawić cały ten bałagan. Są przed domem. O Jezu, i w kółko jeździ. Przed domem, ale to jak ja mam tam dojechać? Aha, no dobra. O, chyba gdzieś minęłam. No tu są jakieś domy. Hej, narzędzia. Chyba, że to tu będzie. A, są, okej. I teraz tam wrócić. Jeden, ale poplątane jest tutaj, poplątane są te drogi. Tu czy tu? Teraz już nie wiem. Nie, no nie tu. O, okej, dobrze, jedziemy chyba. Okej, masz swoje narzędzia. Dobra robota i punkty. Świetnie, że się pojawiłaś z narzędziami. Teraz mogę zacząć naprawiać to, co zniszczył koń. Zastanawiałem się chwilę, co możesz zrobić, aby odzyskać konia, kiedy szukałaś narzędzi. Jest tylko jeden sposób na rozwiązanie tej sprawy. Ten sam sposób, którego używają wszyscy butter gods, kiedy się kłócą. Będziemy walczyć o niego. Musisz pokonać mnie w wyścigu, jeżeli chcesz odzyskać konia. Jeżeli przegrasz, ja go zatrzymam. Przyjmujesz wyzwanie? Dobrze, w drogę. Okej, 80 PD dla konia. No to jedziemy. Jej! Dawaj, Royal Reach. O nie, 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 nie. Turendy! Jaką krętą drogą. Dobra, gdzie teraz? A, no i koniec. Wygrałam. Wygrałaś, ale nie sądzę, że dlatego, że jesteś lepsza niż ja. Ja zawsze dotrzymuję słowa, dlatego trzymaj konia swojej przyjaciółki, a teraz spadaj. Okej.
co mam. Dawaj. Najlepiej będzie, jeżeli wrócę teraz do Izabel. Zaczynasz prowadzić Atlasa do Izabel w Nowej Grani. O, jazda plus 8, proszę, proszę. Ja tego nie mam. No dawaj, koń. Dawaj, dawaj, dawaj. Droga Marii. No, nareszcie galop. A on na nim się ścigał? Chyba tak. Okej. Już prawie ci przyprowadziłam twojego konia. Tu? Tu. Patataj, patataj, patataj. Tam jeszcze jedno jest jakieś u niej zadanie. No to chodź. No i spoko. Koń Izabel ponownie spotykają się. Dziękuję, Lorraine. Znalazłaś Atlasa. Zaczęłam się martwić, że nigdy więcej go nie zobaczę. Jestem dozgodnie wdzięczna. Dziękuję ci. Weź proszę tą sukienkę jako podziękowanie za pomoc. To jedna z najpiękniejszych sukienek w mojej kolekcji. Weź ją. W końcu znalazłaś moje oczko w głowie. Okej. Okay. Dzięks. Ale mi nie pasuje teraz. Dobra, co dalej? Auć, moje plecy tak bolą. Kim była kobieta, która ukradła moje drogie Jorwiko? Pamiętam, jak patrzyła się mi prosto w oczy, kiedy leżałam bezbronna, przygnieciona przez wóz. Miała naprawdę dużą smutku w oczach. Czułam się, jakby znała... Czekaj, wiem, to córka piekarza w Nowej Grani. Wiem, że ma na imię Liza i właściwie nikt jej nie zna tak dobrze, ale dlaczego zrobiłaby coś tak strasznego? Och, nie wiem, nie mogę sobie z tym poradzić, na pewno nie chcę jej teraz spotykać, za dużo rzeczy wydarzyło się jednocześnie. Lorraine, chcesz się z nią spotkać? Dzięki bardzo, mieszka w jednym z większych domów na końcu miasta, zaraz obok rynku. Powodzenia, wróć do mnie później i powiedz, jak poszło. No dobra, a to jest akurat blisko. To pojedźmy. Gdzieś tu. Chociaż widzę, że tam ludzie. Tu? Nie wszyscy się tędy przepychają. A, tu jest. Okej. Dopcham się do niej. Tu jest. Tu widzę jej nogi. Ojej. Kim jesteś? Tak, jestem córką piekarza. Mam na imię Liza. Jak mogę ci pomóc? Słucham. Skąd pewność, że to ja przestraszyłam konia Izabel w lustrzanych bagnach? Poznała mnie? Och nie, co ja zrobiłam? Nie było moim zamiarem zranić ją. Czy czuję się dobrze? Nie, nie mogę oddać ci, Jorwiko. To coś wspólnego z moim mężem, Tomasem i jego życiem. Zaraz wytłumaczę. Kilka tygodni temu Tomas był w podróży biznesowej, gdzieś pomiędzy bagiennym kotłem a żelazną bramą. Miał dostarczyć egzotyczne przyprawy dla czarownicy Pi. Kiedy był w drodze, wpadł do bagna, do którego Pi wrzuca wszystkie swoje trucizny i nie zastanawia się nad tym, że niszczy życie wokół bagna. A, to jednak lekarstwo, tak myślałam. Naprawdę muszę pomóc mojemu mężowi, inaczej stracę go na zawsze. I co? No i mam... to jest... Nie, proszę, posłuchaj, muszę zatrzymać Jorwikro, ponieważ to jedyne lekarstwo, które powstrzymuje truciznę, która powoduje, że Tomas jest tak chory. Chodzi tu o jego życie, uwierz mi. Jeżeli nie będzie jadł Jorwikroc, trucizna...
strawi całe jego ciało, zmieni się wtedy w człowieka bez duszy, puste jesterstwo, do którego nie możesz się zbliżyć, ani ja, ani nasz syn Edward. Próbowałam dawać mu Jorvikrot, ale trucizna zaczęła się już rozprzestrzeniać i powstrzymuje go od jedzenia lekarstwa. Nie wiem, co teraz zrobię. Chlip, chlip. Tomas nie pozwala, żeby ktoś był teraz przy nim. Oprócz mnie, boi się, że mógłby kogoś zranić, ponieważ nie rozpoznaje on już swoich uczuć. Powiedział mi, żebym trzymała się z dala od Edwarda. Żebym trzymała z dala od Edwarda, pewnie jego. Chlip, chlip. Przychodzi tutaj co noc, ale widzę, że trucizna zaczyna powoli zmieniać również jego wygląd. Policzki zapadły się, a skóra jest bardzo blada. Jednej nocy byłam tu na tyle odważna, aby pocałować go na pożegnanie. Pocałował mnie z powrotem i od tamtej pory zawsze żegnam się pocałunkiem. Przynajmniej przez chwilę jesteśmy szczęśliwi. Okej. Trafię w ten? Żeby... Okej, mam. Nie, nie mam. Mam. Co ja teraz zrobię? O! Wiem, że źle postąpiłam. Jak mogę naprawić rzeczy, aby wszystko było w porządku? Jestem tak bardzo zmęczona tym wszystkim, co się wydarzyło, że nie mam siły zajmować się czymkolwiek. Kiedy Tomas był zdrowszy i szczęśliwszy, zajmował się wszystkimi rzeczami w domu, ale Rocky... Jak mogłam zapomnieć o Rockim? To koń Tomasa i jego ukochany przyjaciel. Rocky był dla Tomasa jak członek rodziny. Ktoś musi się nim zająć i to jak najszybciej. Jak ja to zrobię? Słucham? Chętnie zajmiesz się Rockim? Jesteś pewna? To tak miło z twojej strony. Od dawna nikt mi w niczym nie pomagał. Dziękuję. Moja przyjaciółka Natalie, która opiekuje się stajnią w Nowej Grani, powinna wiedzieć, gdzie jest Rocky. Możesz powiedzieć Natalii, co się stało z Tomasem. Nie mam nic przeciwko. No okej. Będziemy tu musieli wracać? Mam nadzieję, że nie, bo tutaj tyle ludzi, że mam straszne takie zmułki. I nie mogę wyjechać. Nie zmieszczę się. Okej, lecimy. Hej, Lorraine, chcesz zająć się koniem Tomasa? Ale co ty mówisz? Tomas został otruty? Ale jak to się stało? Och nie, teraz rozumiem, dlaczego Lisa nie odpowiada na moje wiadomości. Biedna Lisa. Gdzie stoi Rocky? Dawałam mu jedzenie, żeby mógł sobie poradzić, ale jestem o wiele bardziej zaniepokojona o jego zdrowie psychiczne. Rocky jest bardzo towarzyski i uwielbia być rozpieszczany, ale nie miałam czasu, by zająć się nim wystarczająco. Mam wiele koni, którymi muszę się zająć. Być może dlatego, że jest on taki przygnębiony i rży smutno w noc. Zazwyczaj objawy takie ustępują po pewnym czasie, więc się nimi nie zajmowałam. To bardzo miło z twojej strony, że chcesz mu dać trochę miłości. Mam tutaj szczotkę Tomasa, więc może wyczyść Rockiego. Rocky stoi na padoku za stajnią. No, okej. Który to Rocky? Ten. Hej, Rocky. Jaha. Dobra, widzę, że tutaj będą kolejne zadania z koniem, ale to zrobimy sobie, myślę, w następnym odcinku. Teraz chciałabym jeszcze zobaczyć, co mają w plazie nowego do ubrania. No i na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Czekajcie, bo nie wiem teraz, gdzie jest mój koń. Aha, no tak, został tam na padoku. Dobra, ja się teleportuję do swojej stajni macierzystej i widzimy się już w plazie. Okej, jesteśmy w plazie. Dawać mi nowe rzeczy. Mam nadzieję, że tym razem to coś konkretnego. Pomóc. Okej, znowu mi się nie pokazują nowości. Dobra, pokażcie mi na pierwszej kamerce. To chyba było. Nie wiem.
No to na pewno było, bo pamiętam. Okej, czyli pewnie dla konia nic nie ma, ale na wiosnę są ubranka pewnie dla człowieka. Sprawdźmy, może coś fajnego, chociaż trochę smutno, że dla konia nic nie ma. Okej, nowości. Pokaż się tu z bliska. Co to ma być? O, to jeszcze rozumiem. To jest całkiem. 51 starkońców, jeszcze nie tak dużo. Ta bluzka mi się podoba. Być może ją kupię. A niech będzie coś z nowości, a co tam, raz się żyje. Co tutaj mają jeszcze? Aha, czyli to wszystko. No spoko. Jakieś różowe spodnie obrzydliwe. No i te buty fajne jeszcze. Białe. 71. Dobra, niech będą. W sumie i miałam je ubrać. Ubieraj. O, bardzo ładnie wyglądasz. I jeszcze szybko lecimy do góry. Czy mają coś? Jakieś ozdoby nowe. Miałam oszczędzać Star Coins. Okej, oby coś mieli nowego. Aha, czyli nie ma nic. Super. Oj, dobra. No dobra, to co? Dzisiaj żegnamy się ze sklepu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o łapkach w górę, subkach. Ja Wam dziękuję za wszystkie miłe komentarze i za wszystkie łapki w górę. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego. I cześć!